Polaka, mecz o awans, mecz o wszystko. I just remember my dad showing me like Warcraft 2, Starcraft 1. I remember a couple of those games from the very early age. My brother is for sure my best friend. I was doing everything with my brother. I actually remember that personally I didn't play much, but I watched my brother play, and yeah, that was fun for me. I played all the Blizzard games since the early 1990s, and I introduced Mikołaj to all these games. I started playing myself very late, actually, when I was maybe 11 years old. They did almost everything together, and for a while we had only one gaming PC, so they had to share it. But I didn't see any opportunity at the time, apart from being competitive and having fun with the games. When we played any game, he would always beat me, even in StarCraft Brood War. I remember we played 1v1 matches sometimes. And even if I practiced more, like, he would always beat me. I remember that very clearly. That competitive drive helped at everything. When I've been living outside of Warsaw, every time there was a storm or something, I would lose internet for sure, or sometimes the energy. I remember doing some rides in World of Warcraft that I had to stop because of that. When I heard that StarCraft 2 comes out, I was already very hyped for that. And I did play a lot of it from the very start. When I got into high school, I started playing more focused on it, more professionally. I found out that the tournaments are very professional. The people involved are also very nice and honest. It was much better organized than I ever expected. When I signed my first contract, I was still improving. That was maybe the time where I got into Grandmaster League for the first time. And it was just a fun experience for me, you know, the first team. I had my first team jersey, going to the first tournament. So it was just the beginning, pretty much. Well, at the time he turned professional, many things changed. I had to make a choice whether to allow him to do this, and I did, because I found that this is also a great learning experience, and it helps develop his personality. You need to practice as much as possible, so every time you feel like, okay, let's go out with my friends, you always feel like you're missing practice time right now. And even if you're doing good after, because you did practice a lot during other days, you still think like, I could have practiced that 4 hours more. Mikołaj is a hard worker because he always knows how to focus on certain tasks. What Mikołaj is doing has also some significance for other people. Well, I don't really think of myself as an idol to people, but if I am, that's great. I'm really glad I am, but I just really play for myself and just focus on my results. I'm very proud of what he's doing. I think this is a great success. It's very difficult to achieve anything comparable. It's all part of my road. I think right now I'm incredibly happy about my results. I want to win many tournaments and I want to be known as one of the players that are like synonymous with StarCraft, and that's my goal. Historia Lazera, tego jak dochodził, jak trenował, jak grał. Nawet tata Lazera się przewinął. I jak widzicie, nie ma problemu. Fluent English, no problem, my friend. Bardzo dobrze. Za chwileczkę zobaczymy, jak sobie będzie radzić nasz ostatni reprezentant na Blizzconie. Widzę, że wiara już tutaj się zbiera, już dopingujecie, jeszcze nic nie zaczęło, ale już jest go, go, go. Spokojnie, jeszcze chwileczka dla zawodników, bo oni, właśnie dla nich głównie są te przerwy między meczami. Co by mogli się, a już mogli się zainstalować. Lazar będzie, widzę, w kolorze niebieskim, już tam z tyłu jest, już czeka. Już spokojnie, o, z pociągu, dobrze, dobrze, oglądamy nawet z pociągów. Nawet z... Chciałem powiedzieć jakiegoś konfesjonału, ale może nie wchodźmy w to. Z każdego miejsca na ziemi, śmiało. Jak im dziwniejsze miejsce, tym lepiej. Może ktoś jest na jakiejś wojnie, może ktoś jest w okopie, może ktoś jest w bunkrze. Chociaż słaby bunkier, jak tam jest internet, chyba że jakiś bardziej kablowy.
Śmiało, zbieramy się, zbieramy się. Orzesz ty. Kamel jeszcze pocisnął stówkę, z tego co widzę. Elazer do boju, Indy ponad 1000 widzów, widzących. Widzących, okej, dziękuję bardzo za hojność twoją, Kamel. Dzisiaj 3 osoby, każda stówa. Jezus. Wariują tylko tymi stówkami. Dziękuję bardzo. Spokojnie, jeszcze nie gra, ale dobrze, dobrze. Widzę, że duch w was jest wielki. Śmiało możecie też wymyślać, tak jak wczoraj, jakieś przyśpiewki, jakieś rymy, jakieś, wiecie, rzeczy, które tutaj byśmy mogli wspólnie zawsze pisać podczas meczu Felazera. Śmiało, śmiało. Były wczoraj całkiem niezłe, także wymyślajcie. Pokonacie do zera. Bo my mamy lasera, coś takiego. Wiecie, o co chodzi na pewno. Kibice wiedzą, a myślę, że coś tam kiedyś... Jak kiedyś, no... Coś oglądaliście, coś dopingowaliście. Dobrze, za chwileczkę się to już wydarzy, za chwileczkę się rozstrzygnie. Przedostatni pojedynek dzisiaj, jednak nie będzie takiego długiego dnia, bo no to jest właśnie przedostatnie starcie, potem już tylko Serral. O, mamy wyniki grupy C przedstawione po lewej stronie. Pewnie jako jedyny Protoss Hero wychodzi do dalszej fazy turnieju, do ćwierćfinałów. Natomiast pozostało nam jeszcze drugie i trzecie miejsce. Kalazur Brazylijczyk bardzo szybko odpadł. No i znowu Korea kontra Polska. Od wieków, od pokoleń, od stuleci mam wrażenie. Walczymy z tą narodowością. Innym krajom troszeczkę ciężej to przychodzi, ale to też oczywiście zależy od czasu, zależy od okresu. Lazar ogra Darka, bo to Koreańczyk i fujarka. What? Dobrze, śmiało, śmiało można. Tylko twórzcie po prostu. To myślę, że buduje w nas ducha. I kto wie, czy ta energia jakoś nie zostanie dotransportowana do Elazera. A propos energii transportowania, jeszcze z racji, że jest chwila przerwy, tutaj moja mini prośba, bo właśnie jeszcze czekamy. Możecie wbić się do mnie na Facebooka Indie Starcraft, ewentualnie na Twittera, jak ktoś używa, i po prostu zaszerować albo zretweetować informację, że gra Polak, tak żeby to doszło do jak największej liczby osób, żeby jak najwięcej polskich oczu mogło obserwować, jak sobie radzi nasz zawodnik. Nie ma playera na Elazera. No i tutaj jeszcze ujęcia oczywiście z pojedynków, które Polak grał wcześniej. Oby znowu jakieś dziwne taktyki nie zostały zagrane. No, mi się oczywiście, jak patrzę na Darka, myślę o ZVZ, to jednocześnie myślę też o Nerciu. I na przykład na na GSL kontra reszta świata Dark zagrał bardzo szybko 13-12, czyli wczesną presję. Tak samo jak na tym turnieju Nercio poległ na Rogue'a i na Su. Tak też wtedy i Dark pokonał innego polskiego zawodnika. Takich taktyk się boję. Lazer, jak widzicie, niesamowicie już skoncentrowany. Patrzony w monitor, słuchawki są, wszystko jest. Dark zresztą też już chyba gotowy, chociaż jeszcze tutaj coś przekłada. Jakieś swoje talizmany na biurku. Finalista ubiegłego roku. No i w zasadzie osoba, która potrafi zrobić absolutnie wszystko w bardzo dobry sposób. Ba, nawet pompkę by jakoś zrobił, jak widzę to, jak się łapie za bicepsy. 1200 widzów, znakomicie, znakomicie. Śmiało można retweetować, podawać dalej. Macie jakiegoś znajomego, który nie zna StarCrafta, to może poznać. Tak jak są osoby, które idą na jakąś imprezę gdzieś tam w ogóle, może nawet samemu, i mówią sobie: nie idę, ja nikogo nie znam. No to poznasz, to właśnie chodzi o to, że se poznasz. I tak ktoś może poznać fajnie StarCrafta. Elazer, jak widzicie, już tylko czeka chyba na rozpoczęcie, ewentualnie jeszcze się rozgrzewa. Zawsze zawodnicy mają chwileczkę czasu, żeby coś takiego zrobić. O, dobra, już tylko będzie przejście na komentatorów, czyli to dosłownie za minutę startuje. Czy to nawet za 30 sekund. Dark. O Jezus, nie. Tutaj niektóre tych niecenzuralnych to tak gorzej. Niecenzuralnych to tak gorzej. Dobrze. Elazar to potomek polskiej husarii oraz ułanów. What? Co za porównania. Co za barwność. Wincy i żelu.
Więcej skilla. Dobra, przekazujemy Lazarowi teraz naszą energię. Wspólnie, na czacie, już się zbieramy, już dopingujemy, już nie chodzimy po mieszkaniu. Nawet jak jest balkon otwarty, nie zamykamy, patrzymy w dolnym lewym rogu. W rogu reprezentant Polski Mikołaj Lazar Ogonowski, Team Kulasz. I w górnym prawym, fala dla Lazara, śmiało! Obfita fala, długa fala, tsunami po prostu. Górny prawy róg, Dark, zawodnik z Korei, tak jak mówiłem, wicemistrz świata. Niesamowicie groźny zawodnik, który zawsze walczy o najwyższe miejsca. No i mapa McDepot. Od razu znowu mi się przypomina. Tak samo zaczął Nercio na Darka i przegrał na takie 13-12, ale już tutaj troszeczkę odetchnąłem, bo jak widzicie, nie ma nic takiego. Co ciekawe, Dark zrobił 18 dronek i dopiero potem ekspansję, więc Dark gra w zasadzie najbardziej zachłanną opcję, jaką się tylko da, jeżeli chodzi o Elazera. No właśnie, pytanie, co on zrobi. A jednak robi drony, jednak jest pewny siebie, jednak myślę, że czuje rozgrywkę, bo w zasadzie po Darku teraz wiele osób spodziewałoby się takiego 13-12. Lazer uznał, że jednak szansa na coś takiego jest niewielka. No ale nie zmienia to faktu, że Dark zagrał ryzykownie, ale niesamowicie zachłannie. Jeżeli na przykład Lazer zrobiłby właśnie jakąś mega szybką presję typu 12,5, 13-12, to pewnie by bardzo łatwo wygrał. No bo nie wierzę, że mogłoby być inaczej. Akurat w tym wypadku. Widzę, że fala tutaj była niesamowita, znakomicie. Dziękuję też za hosta skrzydlaty, witamy nowe osoby, znakomicie. Jak ktoś nie zna StarCrafta, to oczywiście, no fantastyczna strategia. Założenia są proste, jak w życiu prawdziwym, tylko że są dwa typy surowców, minerały i gaz. Zbieramy, budujemy, miażdżymy. Tu przede wszystkim chodzi o miazgę z przeciwnika. Kto by się zastanawiał nad taktyką? Myślę, że to jest domena głównie graczy. No ale oczywiście postaramy się wszystko wyjaśnić najlepiej jak to możliwe. Zwiadowca Darka i Elazera już powoli dolatuje. No i nawzajem zobaczą swoje ekspansje. Spokojnie, spokojnie. Trzecia minuta, jeszcze się nic nie dzieje. Dark na szczęście nie zraszował. Nie przypuścił żadnego nagłego, szybkiego ataku. No i teraz już kilka kolejnych minut nam bardzo dobrze zobrazuje, co zagra, jak w jakiej formie czuje się Lazer, no bo póki co oczywiście to, co on robi, no to w zasadzie praktycznie każdy mógłby. Zerglingi zachowawczo w bazie zostały. Dark robi Bejnik Nesta, Lazer póki co... Trzecia baza w jakim miejscu nietypowym u Polaka. Pytanie, czy zauważył Dark dronkę jadącą w to miejsce. No ale w ogóle o niej nie wie oczywiście. No kurczę, ciekawe. Dark tak wysyła Overlorda, że... No nie wie. Mega interesująca sprawa. Czy Dark wie, czy nie wie, jak to wygląda? I strasznie szybki ler też zagrany przez Elazera. O co tu chodzi? No Dark oczywiście standardowo swoją trzecią bazę założył. Obydwaj zawodnicy w ogóle grają taki... pakt o nieagresji, powiedzmy. Spokojnie. Na luzie. English. Yes, my friend, I will speak English all the time, no problem. Hello and welcome to the stream. Ruszamy. Ruszamy, ale bardzo powolutku ruszamy, bo jak patrzę na początek, to tak jak mówię, no absolutny standard. W zasadzie to jest dziwne, bo w tym momencie w ZVZ na ogół robi się masę zerglingów, bailingów, no i są jakieś wymiany, tak zwane Bene Warsy. Ale żaden z nich uznał, że nie będzie się w to bawić ani babrać. Ler powoli się kończy. Bardzo szybki ler, niesamowicie szybki ler wręcz. No, Dark dalej nie wie, że jest ta trzecia baza. W ogóle strasznie długo przeżył zerging Darka, to lekkie niedopatrzenie naszego zawodnika. Dark cały czas nie zdaje... Dark w ogóle wyrzucił z głowy taką opcję, że może być trzecia baza w tym miejscu. On w ogóle totalnie nie wie, co się dzieje, a niby Koreańczyk, niby dobry. To niby jest właśnie typowa gra, niby mutaliski, ale trzeciej bazy Dark się zupełnie nie spodziewa, no na ślepo. Bardzo ciekawa sprawa, no i oczywiście mam wrażenie, że promująca trochę pozycję Polaka, taka sama liczba jednostek zbierających, no ale technologia dla polskiego gracza o wiele lepsza, już robi Spire. Pytanie, jaka będzie reakcja Darka na to wszystko, czy może Nidus, czy może Mask Queen i jakiś właśnie atak długi z oblężeniem. Cały czas Dark nie zdaje sobie sprawy, że jest ta ekspansja numer 3 u Elazera, Elazer cały czas zerglingi w tym momencie.
cały czas Dark nie wie. Boże, on nie wie, naprawdę, to jest dziwne, że w ogóle nie ma żadnej wizji. Nawet nie przeszło mu to przez myśl, że mógłby gdzieś inaczej, gdzieś indziej laser zaatakować. No i teraz agresywnie Polak, tu nie ma żadnych bailingów. Absolutnie żadnych bailingów nie ma. Laser wchodzi na rampę. No i tutaj jeszcze druga królówka dojechana w zasadzie za darmo. No bezproblemowo laser tutaj miażdży, co tylko jest do zmiażdżenia, ale jednak się wycofuje. Idzie do trzeciej haczerki. Tutaj można okrążyć te roacze bez problemu. Tutaj błąd Koreańczyka z ustawieniem roachy. No i jeszcze te królówki, dawaj, dojeżdżaj, krusz te kopie. No jedzie Elazer jak do siebie. Co to chodzi, panie Dark? Jakaś dziwna dominacja, no zagubiony, mam wrażenie, że Koreańczyk kompletnie nie zidentyfikował zagrania przeciwnika, jakiś bot mu się odpalił. No i wyłożył się. Jezu, nio, jak amatora, jak jakiegoś kelnera, nie obrażając oczywiście osób pracujących w zawodzie. No ale tutaj kolejna królówka padła, drony padają, no nie ma odpowiedzi w ogóle na motaliski, no bo królowy padły, więc... No kolego, no co się wydarzyło, no nie tak miało być. No trener Darka teraz zapewne niepocieszony, cały czas motaliskuje laser, chcę zauważyć, no dalej są roacze też grane. Dark chce oczywiście kupić sobie czas kontratakując swoimi roachami, no ale co zrobi na straszydła, co zrobi na motaliski? No nie zrobi niczego. Coś się wydarzyło. GG! No, pozdro poćwicz! Ja bym to tak ujął, no. Easy peasy. Happy Swedish guy, welcome. Widzę, że chce nam dać $1000. Ale spokojnie. No widzę, że radość przeogromna, no ale ja jestem z tej radości oszołomiony, bo po prostu Dark, no naprawdę wyglądał... Jak nie wiem, no w ogóle jakby... On jakby grał w tę grę po raz piąty. Co to było? Każdy tutaj widzę, że momentami dostaje jakiegoś, no... przyćmienia mózgu, czy nie wiem, no przewód myślowy został niesamowicie wydłużony od Arka. Myślał, no i w zasadzie podczas całego tego myślenia już ta gra się rozegrała i przegrał. Ale on wcześniej coś takiego zrobił przecież, on to samo zrobił na Hero. Pamiętam, tak, on to samo zrobił na Hero, na Katalenie. Też tak w zasadzie ma dronować, ale nie dronuje, o co mu chodzi? Laser silny i zwarty. No i za chwileczkę mapa numer 2. Co tu się wydarzyło w tym momencie? Nie mam pojęcia, no ale oczywiście Koreańczycy zawsze groźni. Jeszcze tylko jedna mapa dzieli Polaka od awansu do ćwierćfinału. No i występ na scenie już przed publicznością. Nie tylko online, ale też na żywo. O, już prawie drugi punkt! Drugi punkt wpisał omyłkowo jeden z adminów. Zawodnikowi w górnym lewym rogu, czyli no, Mikołaj Laser Ogonowski, Team Kulasz. Nasz tutaj obecny gladiator i tytan. W dolnym prawym rogu koreański zerk Dark. Strasznie wystraszony mam wrażenie, bo jakby... No lak mózgu tak zwany się odbył. No i ruszamy dalej. Fantastycznie zaczęło się to starcie, mam wrażenie, że tak. Przypomina mi się w sumie łatwość, z jaką Dark wygrał z Nerciem kiedyś, czy też z jakimiś w ogóle innymi zawodnikami. Tak samo łatwo wygrał poprzednią mapę Laser, w ogóle się nie spocił, nic się nie wydarzyło. Dark też nie spodziewał tylu zerglingów, no bo jednak z trzech haczerek to produkował Laser, a trzeciej haczerki Dark nigdy nie zauważył i to w żaden sposób. Także na pewno będzie mocno zastanowiony i na pewno obejrzy replaye i będzie się dziwić, jak do tego doszło, kto był winny. I dlaczego jak zwykle rasa zergowska? Abyssal Reef. To jest drugi plac boju zawodników. Już ruszyły pierwsze overlordy. No i po raz kolejny obydwaj zawodnicy. Standardowo ekspansja na 17, ekstraktor 18, no i spawnik pool na 17 supply'u. Powolutku, spokojnie. Bez nerwów. Oby teraz tylko jakaś trema, jakiś głupi błąd Elazarowi się nie wydarzył. On często się rozgrzewa przed pojedynkami właśnie, ćwiczy te strategie, których użyje na przeciwnika. Wielokrotnie jeszcze przed samym starciem, żeby właśnie takich małych błędów tutaj nie było. Także miejmy nadzieję, że da radę wykonać jej swój plan w 100%. No bo umówmy się, na poprzedniej mapie zagrał coś takiego, co no, musiał przygotować z góry. Na każdą mapę ma przygotowaną zagrywkę.
na całe szczęście zagrywkę też niestandardową, dlatego Dark nie był w stanie się połapać w zamiarach. No i za sekundkę zobaczymy, co zrobi, co wykombinuje, co zaplanuje, jak go rozszyfruje. Już klika, zobaczcie te palce, te zwinne palce. 400 APM, 600 APM, niekiedy 1000 APM robi laser. Jak on to robi? 1000 kliknie 3 minuty, no to już jest taka początkująca maszyna co najmniej. Zwiadowcze zerglingi od Darka, laser zajął trzecią bazę. Dark póki co tylko Benignes, nie robi swojej trzeciej bazy, o tym jeszcze nie wie Polak. Co mnie tutaj skłania do wniosków, że za chwileczkę Dark może zrobić też troszeczkę zerglingów i zaatakować. Nie, jednak samemu trzecią bazę robi. Jednak z respektem, no bo przecież poprzednia mapa była naprawdę bardzo łatwa. Trochę bieganki zerglingowej, ale z niej oczywiście niewiele wynika. To jest tylko takie upewnianie się, czy przypadkiem przeciwnik nie robi w danym miejscu jakichś tam bainingów albo czegoś podobnego. Czy może przypadkiem więcej lingów nie biegnie, czy może jakieś roacze tutaj nie są. Teraz laser oczywiście przytomnie wbiega do naturala swojego przeciwnika, upewnia się, jaka jest liczba dronek w linii mineralnej, no i już oczywiście jest to wiadome. No ale teraz pierwszy sprawdzian dla polskiego gracza, czyli te bailingi, które robi Dark, które będą szły. Ale tam i wtedy tam Overlord, Overlord chyba je widział. Nie jestem pewny na 100%. O, ale tutaj bardzo dobrze laser zauważył pierwszą próbę ataku. Teraz Overlordy lasera dostarczają mu informację, że znowu coś tutaj biegnie. Pytanie, jak będzie z tym ogarnięciem naturale, bo tam właśnie bainy wchodzą i wielokrotnie polscy zergowie tracili w ten sposób dużo dronek. No niestety, bainy wbiegają. Laser. Aj, dobrze, w ostatnim momencie i udało się chyba. Aj, do końca, Jezu. Dobra, trzy drony to nie są duże straty. Mój Boże, co za reakcja, co za nieludzka reakcja laser. No i koniec końców, bez szwanku wychodzi z tego laser. Aj, 3 za 2. Niestety trochę gorzej teraz zamikrował Polak. Trzy lingi będą wbiegać do naturala, żeby podobijać te ranne dronki. No tutaj trochę gorzej laser. Ale wow, okej, nie dobił tej jednej drony jeszcze Dark. Tutaj inną zniszczył. Okej, dobre mikro. No laser widzę, że jest mocno zdeterminowany, żeby awansować. Ale kto by nie był. Udało się to poczyścić. Kolejne podejście Darka do trzeciej bazy. Spokojnie, tutaj laser z królowymi będzie w stanie zatrzymać bailingi i Dark, no oczywiście zdaje sobie sprawę, że nie ma sensu dalsze atakowanie. Spokojnie, spokojnie. Pewnie przede wszystkim laser się broni bez zauważalnych strat. Liczba jednostek zbierających porównywalna u obydwu z graczy. O, Dark na supply bloku. No to super. Co? 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 Czy wy to widzicie? Czy wasze oczy też to widzą? On miał supply bloka, żadnego overlorda na pasku produkcji i dopiero teraz je zakolejkował. Dark jest przez to dłuższy czas w ogóle zablokowany. Więc teraz no oczywiście będzie inwestować pewnie jakieś upgrade i tym podobne. No ale supply block na tym poziomie? Taki długi? Serio? No nie rozgrzał się chyba Koreańczyk. Co on tutaj ćwiczy? No takich rzeczy się nie widzi codziennie właśnie ze strony graczy tego kalibru. No tutaj bez problemu laser, aczkolwiek no traci jednak trzy dronki ostatecznie. Też trochę niedobrze. Bo to wiadomo, oj, teraz gdzieś indziej jeszcze eksplodowały bejny, oj, mogło to się jeszcze gorzej zakończyć, no. Oj, te zerglingi teraz biegną właśnie, żeby dobić te drony, laser musi się szybko zreflektować, no aż 8 straci łącznie, powoli robi roacze. Nie wygląda to źle, ale bardzo mnie martwią te dronki tam. Oj, właśnie, Dark już dobiega, część z nich się zregenerowała, Polak dobrze mikruje, dobrze się zastawia, dwie, trzy, cztery. No trochę traci laser, nie oszukujmy się, dużo nawet traci, powiedziałbym. Dark wychodzi na bardzo duże prowadzenie, 10 dron więcej. No właśnie, niby nic, niby tu 3, tu 4. A jednak dał radę wyjść na prowadzenie Dark, chociaż limity są porównywalne. Po raz kolejny wyjście ze strony Koreańczyka, oczywiście cały czas wszystko widział laser swoim overlordem, po raz kolejny. 15 dron łącznie padło, ale nie, laser, proszę was, laser teraz spokojnie się obroni, tylko pytanie co dalej. Właśnie tych dron ma trochę, oj, no, dalej dronuje Dark, więc znowu powiększy swoją ekonomię względem Polaka. No i do tego jeszcze robi Spire, oj, tutaj już będzie ciężko. Tutaj już Dark pokazuje niezłego skilla, mam wrażenie. Natomiast laser ma kłopoty. Kłopoty ze zwiadem teraz, aczkolwiek za chwileczkę powinien, mam wrażenie, że o właśnie, wlecieć tym Overseerem. Już sprawdza, że jest czwarta baza, no i miejmy nadzieję, że jakoś wylawiruje, jakoś sprawdzi, że będzie grany też... No jednak nie sprawdzi, że będzie to Spire. No na pewno changelink lasera tam nie do... A, nawet nie wysyła changelinka do głównej bazy swojego przeciwnika. No laser zaufał, że jak widzi tyle roachy, to będą tu na 100% roachy. I mutalisków nie będzie tutaj w takiej dużej liczbie. Znaczy według mnie i takich nie zagra Dark tutaj, nie wiem, 10, tylko bardziej 3-4, żeby niszczyć overlordy z mapy. Bardzo ładna wizja, nawiasem mówiąc, Polaka, no ale
Będzie i tak problematycznie. O, Lazer robi roach dropy, on je na mnie grał, jak graliśmy z EVP. Ale widzę, że na Zerga on też coś takiego jest w stanie zagrać. Okej. Czemu nie w sumie? Jeżeli to zrobi dobrą robotę, to jak najbardziej należy to właśnie grać. Dark oczywiście bez mutalisków, bo jest teraz trochę no, przestraszony mnogością roachy Elazera. Podchodzi Polak, no i z tego jej limit armii jest mniejszy. Wyrównał ekonomię, ale teraz ta agresja z dropem musi naprawdę zrobić fajną robotę. Tego się Dark, mam wrażenie, że nie do końca spodziewał, ale jednak reakcja jest odpowiednia. No i wielka szkoda, trzy mutaliski u Koreańczyka, tak jak mówiłem, raczej więcej ich robić nie będzie. Ciężka sytuacja Elazera, ale oczywiście walczy dalej, limity porównywalne. Czwarta baza szybciej u Darka, ale przynajmniej w ramach ulepszeń są na zasadzie tym samym poziomie. Drop do głównej bazy też nie będzie zbyt udany. Nie wiem, czy Spire został zauważony tak na 100%, nie zwróciłem uwagi. No i no teraz już na pewno Elazer wie, że jest Spire. No i Hydraden momentalnie postawiony w obozie polskim. Plus jeden do pancerza również, także w aspekcie upgrade'ów w końcu Elazer wyjdzie na prowadzenie. No i teraz może jeszcze kilka dronek się uda zniszczyć, zawsze to jest jakiś plus. Bo w zasadzie, no nie oszukujmy się, Abyssal jest mapą trochę kamperską, trochę pasywną. Można na niej też grać agresywnie, ale do pewnego momentu. I mam wrażenie, że ten moment już minął. Teraz już raczej Elazer powinien na spokojnie zrobić hydry i ewentualna bitwa nie powinna stanowić aż tak dużego problemu, no chyba że idealnie teraz się wpasuje Dark, bo tak patrzę, no limit jest cały czas korzystny dla Darka, dopiero teraz hydraliski są dorabiane, lekka nadwyżka u Plaka była przed chwilą, ale właśnie dlatego, że odkładał pieniądze na te jednostki, Dark się powoli zbliża, ma Roachę też i ma Ravagery, którymi można oczywiście ładnie atakować, no Lazer trochę spóźnił spora mam wrażenie, no bo nie przestraszył się za mocno, oj jednego, uła, jednego mutaliska, no ale właśnie, dużo Bane'ów, a Bane'y są oczywiście niezłe na hydry, ale no wszystko się sprowadzi jak zwykle do kontroli, do ustawienia Elazera. Wydaje mi się, że Bane'y nie są super dodatkiem, ale no niestety może się to zakończyć dość szybko. Obydwaj zawodnicy, te same ulepszenia, szybkość do Bane'ingów no zakończona idealnie na moment bitwy. W tym momencie Elazer widzi pierwsze Bane'ingi, także może już wie, co się zbliża w jego kierunku. Bardzo szybko trzeba wystrzelić właśnie Ravagerami, tak jak to teraz zrobił Elazer, ale mocno ściśnięta armia Polaka, no trzeba trochę przyszpagatować, trochę rozdzielić armię. Oj, teraz się to wszystko załadowało na front, Dark ma większy limit, no i wbija się wprost w armię Elazera, no miażdżąc tutaj, co jest tylko do zmiażdżenia. No niestety, za dobre było to natarcie, no i za dobra wcześniejsza faza rozgrywki, przewaga Koreańczyka zaprocentowała, GG. No i nawet to plus jeden do pancerza Elazera się nie zakończyło. Aj. No nie tym razem. Także mamy wyrównanie. Mimo że faktycznie Lazer dobrze gra, to jednak takie małe elementy wygrywają Darkowi ekonomię, no a potem już nie tak trudno wygrać z armią, zwłaszcza że Lazer robi zwłaszcza że Dark robi takie fajne wjazdy jeszcze z tymi banningami, to robi dużą różnicę jak nie ma się na przykład jakiegoś Fangala, który mógłby to przetrzymać, albo Lazer mógłby mieć swoje banningi, tylko że no to już wtedy jest trochę przypadkowe. Za chwileczkę finałowa, ostatnia mapa, która powie nam o tym, który awansuje, czy Polak, czy Koreańczyk. 14 tysięcy dolarów już zapewnione, walczą o 21. Różnica niemała. Aż zabrali nam dźwięk. Oczywiście za chwilę wznowienie. No i oby wystarczyło energii Elazerowi, oby wystarczyło pomysłu. Ciekawe jaka jest ta kolejna mapa. Na pewno na nią też ma Elazer taktykę. Już patrzy na minimapę z tego co widzę. Przełyka ślinę. Niełatwo będzie, widzę. Może lekkie zdenerwowanie, ale udarka też to na pewno jest. On też powinien czuć presję. Napięcie w ciszy, dokładnie. No i ruszamy. Ascension to Ayur. Pierwsza mapa. 1500 widzów patrzy na naszego zawodnika w górnym lewym rogu. Mikołaj Elazer Ogonowski. Drużyna Kulasz. I w dolnym prawym rogu Koreańczyk Dark.
No i oby te 1500 osób przelało jakąś energię. O, aż tam widzę, że dźwięk zabrali z tego screenfeeda. Co się dzieje? Widzę, że aż nie wytrzymał producent. Ta energia gdzieś się musiała ujść i uszła w ręce dźwiękowca. Dźwiękowiec się troszeczkę zamulił, ale spokojnie. Przynajmniej będziemy widzieć. Już dałem im info, że coś jest nie tak. Spokojnie, spokojnie. O, dobrze, już działa. Już powiedziałem. Ogarnij, typie. Ja wiem, że jest z Ameryki. Ale jedziemy, jedziemy. Dobrze, ruszamy, startujemy. Ascension to Ajur, duża mapa, mapa, na której ciężej będzie właśnie robić jakieś szybkie natarcia. Po raz pierwszy chyba widziałem w ogóle długie ZVZ z udziałem Polaka i Koreańczyka na tym turnieju. No i może znowu dojdzie do czegoś takiego, po raz kolejny obydwaj zawodnicy Hatch First. Elazer pewny, że nie spotka się z żadnym 13-12, Dark też na pewno. No nie oszukujmy się, wiadomo, Koreańczyk, wiadomo, coś tam, robot, super ludzie, trenerzy, gracze też w ogóle niesamowici, ale no nie wybaczyłby sobie, gdyby odpadł z turnieju grając 13-12, wydaje mi się. A przecież on walczy tutaj o w ogóle mistrza świata, o poprawę wyniku sprzed roku. Natomiast Elazer, pamiętamy, czwarty rok temu doszedł do półfinału, co jest najlepszym wynikiem w historii, jeżeli chodzi o mistrzostwa świata. Champion z Walencji. Jedna mapa, jeden pojedynek, miesiące treningów i teraz to wszystko zostanie przesądzone. Pytanie właśnie, w jakim stylu, w jaki sposób zarówno Dark, jak i Laser robią absolutnie to samo. Bainic Nest zakolejkowany. No i trzecia baza, jak widzicie. Już dronka wyjeżdża z jednej, dronka wyjeżdża z drugiej strony. Kompletnie się kopiują. Widać, że ten poziom, jaki osiągnęli, jest już tutaj dość podobny, nawet jeżeli chodzi o wybór zagrywek, wybór buildorderów. No i za moment pierwsza agresja prawdopodobnie, bo tak jak mówiłem, teraz jest ten moment, kiedy pierwsze zapodnienie haczerek daje owoce, no i zawodnicy decydują się albo na drony, albo na lingi. Jak widzicie, Polak już dodaje zerglingi, czyli jednostki zdecydowanie atakujące, militarne. Chociaż z drugiej strony on dodał ich 6, a nie więcej. I jak widzimy 6, no to jest taka chyba jednak bardziej pasywna postawa. Tak, on dronuje poza tym. No Dark teraz 16 zerglingów. Oj, zobaczymy. Wczoraj pamiętam, jak Serral wyjaśnił True. Bardzo szybko grając, dużo zerglingów, no i przede wszystkim mając dobre mikro. Polak zdecydowanie będzie defensywny, natomiast Koreańczyk już agresja. W tym momencie Laser zauważył, że coś wybiega z jego bazy, że jest tego całkiem sporo. No i teraz już w zasadzie w idealnym momencie Polak już wie, co się dzieje. Teraz powinien oczywiście zainwestować jeszcze więcej bainów. Oczywiście to robi. Overlord zauważył dwa bainingi, które morfują się przy bazie Lasera. Dark w zasadzie robi bardzo podobne zagranie jak na poprzedniej mapie. Tutaj, no jeden baining jak widać przeżył, ale myślę, że nawet jedna pojedyncza królówka będzie w stanie go zatrzymać. Teraz bitwa o trzecią bazę. Póki co Elazar jeszcze tutaj nie przyszedł, ale na pewno za chwileczkę nadejdzie armią, no i nie będzie problemu, żeby to obronić, tak myślę. No bailingi właśnie do tego tutaj zostały wymyślone i zobaczcie, Elazar w ogóle dwoma zerglingami wbiegł do głównej bazy Koreańczyka, no tego nie pokazują, ale też chciał zrobić dwa bainy. On tutaj czuje grę, on czuje, na co sobie może pozwolić, a na co nie. No i fajnie, że szuka takich obrażeń. O, jeszcze tam te zerglingi dalej biegają u Darka. To jest bardzo dobre przedłużanie, o tym mówię właśnie. Przedłużanie kolejnych posiłków. On tu zrobił jakiś patrol, czy nie wiem co. Wow, okej, okay, to jest super. Te zerglingi nie zostały zniszczone przez mega długi czas. I to jest oczywiście kolejna rzecz, o której musi myśleć Koreańczyk, a na pewno chciałby być skupiony teraz bardziej na tym ataku. No i teraz agresywnie Dark, jak widzicie, swoimi bailingami, no ale absolutnie poprawne mikro ze strony Lasera. Spokojnie, spokojnie. Jak widzicie, on tutaj zrobi te komendę poruszanie się, żeby zerglingi właśnie cały czas wbiegały. To jest, no, nie, to pierwszy raz to widzę, ale bardzo mądre to jest, sprytne nawet. O, i teraz jeszcze drugi bane, dokładnie, wyczyszczony. Dobra, spokojnie Polak, tylko że... O, on robi olina roachowego z tego, co widzę. Swój stary, dobry, ale jakże piekielnie skuteczny momentami olin roachowy, ale Dark też odłoży pieniądze, Dark zaczyna... Nie, Dark dronuje, dobrze. Jedzie, o, już to pierwsze roacze. No, Elazer, teraz już wszystko w zasadzie sprowadza się do jednego ataku, który musi mu wygrać rozgrywkę. Pytanie, czy Koreańczyk przedronował, czy też nie? No, według mnie tak powinno być, ale jeszcze nie wiadomo. Dwa zerglingi w głównej bazie Darka. On w ogóle zapomniał, co się w ogóle dzieje w jego głównej bazie. No i Polak już wychodzi frontalnym atakiem. No już wszystko sprowadza się do tego jednego wyjścia. Albo wygra, albo przegra.
I to już jest kilkadziesiąt sekund, podczas których Elazar no musi to wygrać. Po raz kolejny te zerglingi kupują trochę czasu, kupują trochę uwagi Koreańczyka. Dalej napiera, dalej nadciąga. Spinecrawlery robi Stark, żeby oczywiście jeszcze lepszą defensywę zbudować, ale mam wrażenie, że no nie, one chyba tutaj będą idealnie w tempo, idealnie w moment tej bitwy. Elazar szanuje swoje bejlingi, trzyma je z tyłu, wszystko wykonuje poprawnie. No ale właśnie, czy niezbyt dużo czasu miał Koreańczyk? A i teraz te bejny Darka nieźle uderzyły, ale oczywiście Elazar cały czas ma więcej. Spinecrawler jeszcze żyje, teraz dobrze uderzyły bejny Elazara. Dalej nadciąga, dalej wbija, no na ugiętych, wchodzi. Spinecrawler cały czas atakuje, nie wiadomo gdzie eksploatować Bejlinga, jednak w Roach, jednak w Królową. Dalej Elazar nadciąga, dużo dron ma Dark, więc oczywiście z nich też może skorzystać. Poranione Roach'e Elazara, on jeszcze cały czas tutaj się zbiera, jeszcze uznał, że chwilę zaczeka. Ranne Roach'e zamienia w Rava Jerry, bardzo dobry pomysł. Miał lekką nadwyżkę gazową, więc należy oczywiście z tego... Czemu Koreańczyk robi drony? Nie mam pojęcia, ale to jest dobra sytuacja, dobry scenariusz dla Elazara. Spinecrawler cały czas stoi, nie wiem czy może w innym miejscu nie powinien za chwileczkę zaatakować Polak. Cały czas armia, cały czas do przodu, cały czas napiera. No i Roach'e, Rava Jerry. To jest teraz jego wybór. Mimo wszystko Elazar ma większy limit armii, ale tutaj to podejście wydaje się być no trudne. Teraz zerglingami jeszcze Elazar. Dużo zerglingów. Te bejlingi jeszcze ma Dark, ale wszystkie w tym momencie eksplodowały. Nie, jeszcze jeden jest. Jeszcze stara się okrążyć, dopaść, jakoś złapać armię swojego przeciwnika. Elazar teraz jeszcze obrzuca Ravagerami, ale to jest no trudna sytuacja, trudna sprawa. No chyba jednak nie wystarczyło. Jeszcze się broni Dark, jeszcze atakuje Elazar. Cały czas odrobinkę lepszy limit dla Polaka, no ale on całą mapę musi przebiec, żeby to zniszczyć. Teraz trzy Overlordy jednym rzutem zniszczone, ale Dark cały czas bez supply bloka. Oj, niedobrze to wygląda, teraz o wiele lepszą produkcję ma Dark, no i niedobrze to wygląda dla Elazara niestety. Ciężko, ale oczywiście jeszcze sprawa nie została przekreślona. Polak ma większy limit, nie decyduje się na robienie dronek z powrotem. Tylko on chce, teraz te zerglingi wbiegły, panie pokaż, to jest, idzie, wbiega do naturala. Tutaj zero defensywy, Dark skupiony tylko w tym jednym miejscu. Wizja tunelowa, zergowska, no a tutaj w głównej bazie zapuszcz. Tu w ogóle nie ma królowych, to jest świetne. Polak możliwe, że ma w ogóle lepszą produkcję, mimo że ekonomia była słabsza. No i napiera jeszcze z powrotem do tej trzeciej bazy. Uda się, ja w to cały czas tutaj wierzę. 50 parę, 68 limitu u Polaka, ale wiele z tych jednostek jeszcze nie przeszło przez mapę. Albo siedzi jeszcze dalej w jajkach, co nie zmienia faktu, że Elazar wyrówna liczbę jednostek zbierających. No i zaczyna to wyglądać naprawdę świetnie. No bo to Polak ma królowe, to Polak ma większy potencjał produkcyjny. No i miejmy nadzieję, że jeszcze za sprawą tych supply bloków, jakie sobie wypracował Ravagerami, będzie w stanie powoli to wygrać. Jeszcze się nie podda do samego końca, do ostatniej drony mam wrażenie, że będzie to ciągnąć. Ostatni pojedynek, no potem już tylko potencjalnie podróż do domu, albo właśnie przygotowania do fazy playoffów, do ćwierćfinałów. No ale na to też musimy jeszcze zaczekać, cały czas przygotowań u Elazar, wygląda to naprawdę nieźle, no zobaczcie, 20 parę limitu armii więcej, cały czas jeszcze kolejne supply bloki, chyba będą udarka, teraz na spokojnie, żeby nie popełnić jakiegoś głupiego błędu, żeby to nie spuścić tej gry z muszli, tylko trzymać ją cały czas pewnie w garści, pewnie, o, Dark troszeczkę spóźnił swoją reakcję, troszeczkę powolny w tym momencie Koreańczyk, jego jednostki nie są najlepiej ustawione, natomiast fantastycznie są ustawione Roach'e i Rava Jerry, Elazar, one teraz robią świetną robotę, agresywnie Koreańczyk, ale zagubiony w tym deszczu ognia od Ravagerów. No i jak widzicie, miazga. No nie wierzę, że chyba to zrobi Elazar. Tak jest, jeszcze musi mikrować Dark. Oczywiście jak mikruje, to jego jednostki nie atakują od pleców teraz. Wbijają szpony zerglingi. Jedzie dalej, nie odpuszcza. Powolutku, metodycznie. Po jajkach teraz jak zwykle Ravagerami, Roachami. Ciśnie Elazar, no i chyba już powolutku po zwycięstwo, ale nie wiadomo, czy nie będzie się musiał jeszcze przegrupować. Dalej, wbija, jeszcze kolejna królowa, może za chwileczkę padnie. Dark teraz z dronami, jak straci dużo dron, to też powinno być zwycięstwo Polaka. 11 padło, dalej, jedzie, musi to wygrać. No nie wierzę, ograł Darka, ograł wicemistrza świata i będzie drugim niekorańczykiem, który dojdzie do ćwierćfinałów. No co za mecz, co za spotkanie, no i co za styl. Pięknie, mamy Polaka. Na Mistrzostwach Świata, w playoffach. Gratulacje, ależ wam zazdroszczę takiego zawodnika. GG, no jest! Ugrał to, a Dark no po prostu załamany. Jezuniu, rok temu mistrz prawie świata, teraz Jezuniu, a się Elazar cały trzęsie, ja się też trzęsę. Robił to dla nas, tak jest, no dla siebie też, wiadomo. No i za chwileczkę wywiad z Elazarem, no Dark jak widzicie zniszczony, psychicznie mam na myśli. Ale ta pierwsza gra to było coś no absolutnie niezrozumiałego dla mnie.
No, ale dla całe szczęście dla nas czasem to ta przypadkowość w ZVZ sprzyja i naszym zawodnikom. Ach, dobrze, dobrze. Razer to potwór, tak jest. No dobrze, przydadzą się treningi również na dalszą fazę turnieju, chociaż no musiał Elazer pokonać najpierw Protossa. O, sorry, wywiad. Congratulations, Elazer. You were up against such a tough opponent in Dark. Dark is the guy that was the opponent that you faced at the BlizzCon semifinals of last year, and he took you down. Today you get revenge and you're moving on to the round of eight. I mean, how great do you feel right now? Well, it feels great. It kind of proves I proved myself that I deserve the spot. I wasn't lucky the last time that I got top four, and yeah, I'm just kind of sad that people are gonna say that I'm carried by my ZVZ again, but. Well, you're moving on to the round of eight, and it proves that, because we've already seen so many top-notch players already eliminated. Let's talk about this series in particular, especially that map three, because there was a moment where you were pushing forward really aggressively, and were you ever nervous that maybe it might not work out, or did you have faith that you were going to be able to pull through? Yeah, for sure. I was thinking I'm losing. Then I started killing the overlords, and I thought, like, I actually, like 1 hour ago, I played one game versus Lambo. We practiced, and he played the same position just from like my side, and I thought he's quite strong, and he killed all the overlords and I was behind, so I thought I'm going to do the same, and yeah, it worked out. Well, this is already your second top eight in a row. Obviously, every player's dream is to make it to the grand finals and be a champion, but as one of the three non-Koreans left in this tournament, what are your personal goals and expectations? Well, I want to be considered as the best foreign player, so yeah, I still need to go further than major to prove that. And yeah, I'm hoping for Sarah to also go further so we can compete there. Sounds great. Congratulations again, Elazer. And to many, perhaps many people's surprise, Dark is out and Elazer once again moves on to the quarterfinal. Co za radość, co za nie okiem znana radość. Jak widać było, że Elazer zaszła z niego presja, już na pewno przekonany o tym, że zasługuje. No, pokonał zawodnika niesamowicie dobrego. Także za niedługo oczywiście ostatni pojedynek dzisiaj, po tym pojedynku też będzie jakiś raffle tego kodu. No ale my się możemy tutaj cieszyć, fetować, świętować to, co się tutaj wydarzyło. Historia StarCraftowa piękna. Specjalnie trenował w Korei przed Walencją, w Walencji wygrał. Specjalnie trenował w Korei przed Mistrzostwami Świata. Zaprocentował, wychodzi z grupy. Wygrywa już minimum 21 tysięcy dolarów z tego turnieju. No i kto wie, czy nie ponowi swojego występu sprzed roku, gdzie doszedł do półfinału, no ale w tym roku jest poziom, mam wrażenie, i cała drabinka, wszystkie te grupy dla niego o wiele trudniejsze, ale poszło. Wychodzi Polak z drugiego miejsca z grupy C, z pierwszego wyszedł oczywiście Hiro, za chwileczkę ostatnie starcie, czyli Serral kontra Gumiho, kolejny pojedynek Koreańczyka z niekoreańczykiem, także też myślę, że będzie nieźle, ale już pewnie nie tak emocjonująco, jak podczas gier Polaka. Piękna sprawa, możemy jeszcze oczywiście popatrzeć na to, co tutaj grał Elazer. No, pierwsza mapa to była jakaś pomyłka, jeżeli chodzi o grę Darka. Tak jak mówiłem, pozdro, poćwicz. Ale potem już sprawa była naprawdę bardzo napięta. Bardzo dziękuję jednocześnie Magikos i Syn za wsparcie. Go Elazer, to twoja wiadomość. Oraz Patryk. Też dziękuję za bitsy, również Elazer do boju, tutaj zagrzewanie, dopingowanie. Dziękuję bardzo za wspieranie. Dzięki temu dalej możemy tutaj wspólnie oglądać, cieszyć się z tych wszystkich gier. No i z kolejnego sukcesu Polaka. Za chwileczkę właśnie będzie przerwa, tymczasem ja też przy okazji skończę nagranie na YouTube'a. Dziękuję, pozdrawiam, follow Nistarka, polecam suba, lajka, komentarz i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję za wspieranie, cześć.